Dzielnica Strażacka to jedna z inwestycji, która w tym roku jest realizowana i która już dobiega końca. Zostało jeszcze zakupienie nowej wiaty śmietnikowej, gdzie będzie powstanie tak zwany mały PSZOK dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gastronomiczną i handlową w okolicy. To jest rząd około 130 tysięcy złotych, a zarazem wyszło nam bardzo ładne połączenie ulicy Wiejskiej z ulicą Morską. Zmieniło się bardzo dużo. Można powiedzieć, że od gdzieś dziesięcioleci przy OSP Hel wjazd był, powiedzmy, nie to, że niekomfortowy, ale z już, powiedzmy, starych płyt, starej takiej nawierzchni. W momencie modernizacji, która została zrobiona przez Urząd Miasta Helu i inwestycji burmistrza Helu, plac oraz cała droga dojazdowa do remizy została odnowiona. Plac wyjazdowy oraz plac parkingowy ma nową nawierzchnię, która powoduje, że tu jest o wiele ładniej, lepiej i estetyczniej, oraz dla nas, jako dla strażaków, powoduje, że mamy troszeczkę więcej miejsca i to miejsce jest dla nas takie pewniejsze odnośnie działań.